Odchudzając się, tracimy masę, ale co się z nią dzieje? Wielu pewnie powie, że masa ta, głównie w postaci tłuszczu, spala się na energię, ale co to znaczy? Czy tłuszcz zamienia się w energię i znika? A jeśli nie znika, to w jaki sposób materia opuszcza nasze ciało? Jednym z fundamentów fizyki klasycznej jest prawo zachowania masy. Na przykład w reakcjach chemicznych masa nie może zniknąć lub pojawić się znikąd. Dochodzimy do dość oczywistego i jednocześnie zaskakującego wniosku. Jeśli tracimy masę w wyniku np. odchudzania, to ta masa fizycznie wydostaje się z naszego ciała na zewnątrz. Atomy, z których składają się cząsteczki tłuszczu, nie znikają. One w jakiś sposób opuszczają nasze ciało. Pytanie, w jaki sposób to się odbywa? Można by pomyśleć, że tracimy masę tam, gdzie, gdzie król piechotą chodzi, ale tak nie jest. Droga, jaką atomy opuszczają nasze ciało, jest bardziej zaskakująca. Cząsteczka tłuszczu właściwego składa się z atomów węgla, wodoru i tlenu. W typowej cząsteczce znajduje się 55 atomów węgla, 104 atomy wodoru i 6 atomów tlenu. To są bardzo złożone obiekty. Teraz, w wyniku skomplikowanej, wieloetapowej reakcji tłuszczu z tlenem, którą nazywamy potocznie spalaniem tłuszczu, tłuszcz przekształca się na cząsteczki dwutlenku węgla i cząsteczki wody. Ale uwaga, masa nie znika w tym procesie. A więc co dzieje się z masą w trakcie odchudzania? Okazuje się, że większość traconej masy wydychamy właśnie w postaci dwutlenku węgla. Mała część, około 15%, wydostaje się w postaci wody, na przykład razem z potem, łzami, moczem czy jako para zawarta w wydychanym powietrzu. Chcę to wyraźnie podkreślić, gdy tracimy na przykład 10 kg masy w wyniku odchudzania, to większość tej masy wydostaje się na zewnątrz przez jamę ustną i nos pod postacią dwutlenku węgla. Dziękuję za uwagę.